Telewizja śniadaniowa rządzi się swoimi prawami. Tak jak powiedziałeś, ostatnio wspominałeś różnego rodzaju ciekawe wpadki. Pamiętasz? No wiesz, one ciekawe, nieciekawe. No pewnie ja prowadzę ten program 12 lat, więc tych wpadek miałem kilka. Takie zabawne, tam pomylenie warzywa z warzywem, takie głupoty, no takie tamte. No wiesz, ja też już mam 49 lat i tak czasami czytam w internecie o tych tak zwanych wpadkach. Ostatnio piszą dużo o wpadce, że ktoś pomylił nazwisko jednego piosenkarza z drugim, że nie żyje. No taka głupota. O Jezu, no ale, trzeba, o czymś trzeba pisać. No ja rzeczywiście kiedyś popełniłem takie dwa poważne błędy. No i tyle. No i staram się wyciągać wnioski. Program na żywo, ty ten wywiad będziesz mogła zmontować. Tak. Jeżeli padnie głupi tekst, to będziesz mogła się go pozbyć. Tak jak ja w Postaw na Milion mogę ostro, ja tam naprawdę rock'n'rollowo prowadzę ten program i naprawdę jadę po bandzie. Bo wiem, że jak przekroczę granicę albo wrzucę jakiś bardzo głupi, niesmaczny żart, coś nie zagra, to oni to wytną. A tam każde omsknięcie jest, no choćby jak ten ostatni Marty, no. Żadna pomyłka, a robi się z tego wielką aferę, więc trzeba bardzo uważać. Ja miałem takie pomyłki na opak zrozumiano moje intencje, no i potem musiałem tego ponieść konsekwencje, przeprosiłem, no bo rzeczywiście to był słaby żart. No dobrze, ale jakie właśnie to są najczęściej konsekwencje, oprócz tego, że musisz przeprosić albo się wytłumaczyć? Wiesz co, no to są różne, bo to są pisane pisma do telewizji, są skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poza tym, no przepraszam cię, no, ale też ja też sam sobie jakby narzucam konsekwencje, jestem zawodowcem, staram się być zawodowcem, jeżeli wiem, że robię program dla nie miliona, dwóch milionów osób i duża część z tych osób czuje się urażona, no to kurczę, no to chyba mój żarcik nie był dobry. Tak było z bułkami, który ja uważam, że w ogóle był świetnym żartem, no ale co z tego, że ja tak uważam, on zranił uczucia wielu osób, no i w związku z tym ten żart był zły. To tak jak się operuje metaforą, jeżeli się pracuje wprost, no to sprawa jest prosta. Jeżeli mówisz czarne, czarne, nie odpowiem na to pytanie, nie odpowiem na to pytanie. Prosta sprawa. A jak odpowiesz metaforycznie, żartem, no to jedni go zrozumieją, inni nie. I trzeba bardzo uważać w takiej sytuacji. Ale myślę, że już masz tak duże doświadczenie, że na pewno radzisz sobie ze wszystkim. No ale raz za 3 lata popełniam błąd.